mały rekonesans w trasie i jedziemy dalej. Jedziemy bardziej widokowo niż przewidziane, trochę zrobimy z 50 km. O, proszę. Proszę bardzo. Mikołaj. Brodę miał. O, następny patrz. Widziałaś? Tylko ten to jakiś taki zapyziały. Ten to pak, bardziej jak Papa Szlumf. Ja koniecznie chcę tam wjechać, kurde. No zobacz tu jak ładnie też. Plac zabaw dla dzieci. Ładny, nie? Pięknie tu. Tu mogę skręcać? Chyba mogę. Niby jest z jednej strony. Ja to sobie takimi właśnie tymi uliczkami jeździłem dzisiaj. O, chyba za wcześnie. Za wcześnie wjechałem. Tak. Za wcześnie wjechałem. Trzeba by zawrócić. Będzie ciężko. Nie, no przestań. To tracer, on zawraca w miejscu. Tu już trafię. Piękna sprawa. No, Martuś, kiedy jeździłaś na motocyklu? Dawno, nie? No ładnie, nie? Kurde, w ogóle tutaj w tych miasteczkach to tak słodko. Tu w prawo. Autorizzati. Tak mi nawigacja mówi, ale czy to się tutaj... Gdzie? Tutaj też jest zakaz, do 3,5 tony tylko. Chyba. Chyba. Tam na górę chciałem wjechać. Czy to tylko ścieżka rowerowa? Cholera wie. Nie wiadomo, tu Google nas może kłamie, oszukuje. Ale generalnie tu chciałem przyjechać. Zobacz, jaki będzie widoczek, kurda. Zajebiaszczy. Wali krową albo koniem. Nie? Jakaś dziwna ta nawigacja. Zmieścimy się my też na rowerze, tylko z silniczkiem. W cieniu trochę chłodniej, co? O, zobacz, tam gdzie te samochody jadą, jak tam wjechać? To tak trochę jakbyś komuś w podwórku jeździła, nie? No, zobacz, jakie zioro widać. A jedziemy 6 minut. Aha, mam tu zawrócić. To ciekawe, jak ja mam to zrobić teraz. O, nakaz skrętu w lewo jest? Dobrze widzę? Dobrze widzę. Nie no, nawigacja nas konia zrobiła na amen. Chyba, że tam wjadę. Czekaj, bo gdzie myśmy chcieli? Nic nie jedzie z tyłu? Nic nie jedzie. No, elegancko. No, nieźle, co? Campi? Pampi. Tu? Tu chyba. O, śnieg może być, widziałaś? Ale tutaj to widoczek też jest zajebisty. Piękny.
pojedziemy zupełnie dookoła. Tutaj pewnie mieliśmy to mieszkanko, co? Senno? Dobra, dwójkę wrzucę. Szkoda paliwa. Aha! Pięknie, jak ja marzyłem o jeździe w Alpach. Kurczę, jeszcze razem jak możemy pojeździć, to w ogóle bajka. Ale super. To widać nasz domek? Gdzie on tam jest? Gdzieś dzieżuraw. O, już widzę, no. Bajecznie. Dwa zakrętasy jeszcze. To tutaj słychać tych motocyklistów, oni tutaj przyjeżdżają, lubią tu jeździć widocznie. Fajeczka jeszcze w czasie jazdy. To typowo włosko. I składamy się na kolaneczko. Napompowałem powietrza w kołach, kurde, bo było po dwie atmosfery, trochę za mało. Pięknie. A czy jak ubrani w kurtkach w ogóle? O, patrz, jaki tu widoczek był fajny, miejsce postojowe. Jeszcze może z jeden będzie. Przepięknie. Ale to jest góra. Kurde, i tu jak ładnie. Tam na tym zjeździe. A to może jeszcze sobie przyjadę tutaj porobić foteczki. Nie? Fajnie, Martuś? Nareszcie wolność, nie? Głośniej powiedz. Ja byłem tam na... Gdzie jest ten zamek? Czekaj. Nie, tu jest taki mały zamek. O, to tam byłem. O, tam. Widzisz? Tam taki mały, na takiej górze. To ten zamek i później tam za górką byłem jeszcze. Ale widok. Fajnie, bo ruchu nie ma tutaj, więc jest, kurde, fajnie. Ale ogólnie jakoś tak super ciepło to nie jest w zasadzie. No. Znaczy, w sensie nie jest mi zimno. Ale w dżinach jest ciepło i tak. Więc chyba w dżinach jutro pojadę. Jutro to zabiorę was na wycieczkę, pojedziemy w Dolomity. A jutro to będzie się działo. Dużo kilometrów w sumie do zrobienia. Także będzie ciekawie. Pięknie, zobacz. Ha! A nawigacja nas nie chciała tędy pociągnąć. Jak mogła. No, w dół powinniśmy jechać, a nie w tą stronę. O, przyczepka motocyklowa. I Niemcy sobie tutaj przyjeżdżają. Uszy mi się zatkały. O, jezioro widać lepiej. Byliśmy dzisiaj tam nad jeziorem. No i było zacnie. I kolejna nawroteczka. Pieniu na pewno tutaj. Pieniu na pewno tutaj na tych winkielkach był. Tylko w deszczu. Pomimo, że tu nie pada prawie nigdy. Nam dzisiaj zapowiadało w sumie pogodę, że też ma padać, nie? Ale ostatecznie się udało, nie padało. A teraz odjedziemy trochę od gardy. A nie wiem, czy może tędy nie jechaliśmy już kiedyś. Wtedy, co byliśmy z Denem po raz pierwszy. W Teno? O kuźwa, jak daleko. Strasznie daleko. No. Kurde. Daleko, naprawdę. Trzeba szybko podniosę, żeby na mnie ten nie świszczało w kasku. A jadę w otwartej szybce. Ale ładnie. Możemy się zatrzymać w zasadzie. No dobra, to jedziemy. To jedziemy. Dobrze. Dzisiaj sobie pojeździmy, więc zapraszam was na odcinek o jeżdżeniu. A no? Jakaś winiarnia. Zobacz, jak te domy tam stoją, co? Ależ, kurde, pięknie.
Ale ja tęskniłem za takimi górami, no strasznie, po prostu taki wyjazd, jak ja się cieszę, że się udało go zrobić. I jeszcze mamy pogodę, jest wrzesień, więc kurczę, ale tak naprawdę na Alpy Włoskie to najlepszy jest wrzesień, nie? No ale zajebiście. Gorąco, no upalnie, 30 stopni. Bo to wiesz co, powietrze nie jest jakieś super ciepłe, tylko słońce bardzo grzeje. Słońce jest bardzo silne. Po prostu. Co mam za program tu włączony? Dimout 2, TCS 2, nawet Dimouta 3 mógłbym puścić. Niby tutaj są te wioski takie, niby to są takie wioski włoskie, górskie, ale zobaczcie, jaka piękna droga, nie? Nie to, żeby tam na 200 na godzinę, ale to w zasadzie 200 na godzinę to mi tu nie zależy, absolutnie. Bo kurczę, chcę się ponapawać widokami. Jutro jak będę jechał i w ogóle trasy te, które mam zaplanowane, to są takie raczej krótsze te trasy. Żeby popatrzeć na widoczki, żeby się nie śpieszyć, żebym mógł sobie jechać właśnie tak, 50 na godzinę i cieszyć się wolnością, przestrzenią. O, tam rowerami jadą. Uszy mi się zatkały znowu. Ale kościółek piękny. To kurczę, z Alp będą widoczki. Co? Szybko temperatura spadła. To były nawet te chmury dzisiaj. Może tu padało nawet. Bo wisiały tu chmury. Wolno tam? Wolne. Ogólnie to nie lubię takich nawrotek. Opony się na bokach zjeżdżają. Kurczę, jaka różnica temperatur, naprawdę. Tam gdzie wiewa, to tak jest ten. Czuć, że powietrze wiewa. Wujeczka. Nie, muszę łagodniejszy program włączyć, bo trochę szarpie tutaj. Jeszcze mi się omsknie gaz. Pójdziemy w winklu na kolanko. Albo dwa. Piękny widoczek. Trzeba nacieszyć oko, bo tak naprawdę znowu i jak zawsze zresztą na tych wyjazdach właśnie wrzesień to już takie ostatnie i zawsze to właśnie ostatni wyjazd taki w Alpy i później już odpoczywamy, a raczej się kończy sezon dla mnie, no ja to tak do 1 października gdzieś jeżdżę. Gdzieś światła miały być, ale nie widziałem gdzie. O, są. Włączyli specjalnie, wiedzieli, że jedziemy. Poczek tam ładnie. Och. I ach. O, słyszę ciągniczek jakiś. No na zwiedzanie z wózkiem to nie jest. Nie za specjalnie. Nie za specjalnie dobrze. W zasadzie dla mnie, słuchajcie, nie ma lepszego zwiedzania jak tego z motocykla. Patrzcie, jaki przejeździ. O, tam nasza droga idzie, widziałaś? Tam, gdzie ten ciężarowy. Najlepsze jest to, że on tędy będzie jechał. Kurczę. I musimy się z nim minąć. A on pewnie już tutaj właśnie gdzieś jedzie. Na najostrzejszym zakręcie będziemy się widzieć. O, skuter jeszcze się pojawił, nie wiadomo skąd. O, jedzie, patrz. Przymknę szybę, będzie trochę ciszej. Może i nie będzie. W ogóle muszę szybkę w ogóle wziąć ten. Umyć, bo brudna. I w lewo, pod góreczkę. Przyhamowałem troszeczkę. O, tu trochę dziurawo. Do góry, do góry, do góry.
No i Martusio, ja tak o tutaj, tam z tamtej strony sobie gdzieś wjechałem i to wszystko. Rowerzysta. Gdzie będzie chciał jechać? Ale. Patrz, już jeziora nie widać. San Martino, Capri, Campi. Tam byliśmy już, nie? Dobrze, tu jedziemy. O, widzisz, można iść sobie pobiegać, kurczę, w ten. Tam nasza dróżka idzie? Zacnie. 60 na godzinę, już trójkę nawet wrzuciłem. To dzisiaj nierzadki widok na wyświetlaczu. Kurde, Martuś, jak ja żałuję, że ty nie możesz ze mną jechać. Niesamowicie normalnie. Szkoda, że ten motocykl, jest taki właśnie, że... No, że nie ma co z dzieckiem zrobić, nie? Nie ma jak go zabrać gdzieś. Ze sobą. Ale pięknie, patrz jaki park tu jest. Super. No, patrz jaki widoczek. Może idzie, no. No się na pewno idzie. Coś tu jest. Do zachodu słońca mamy jeszcze chwilę. W sensie chwilę, czyli nie wiem ile. Jest 18.07. Lago di Teno. Tutaj masz przyjechać jeszcze. Ty masz przyjechać. Na Lago di Teno z rodzicami. A my jedziemy dalej. No właśnie nad to jeziorko masz przyjechać. Zrobić sobie fotkę. Tam są ścieżki takie dookoła, to sobie będziecie mogli pochodzić. O, zobaczcie. Lago di Teno. Ładne, nie? No tam, przy hotelu. No. Nie mam jak pokazać. Zobacz, jaki kolor woda ma. Zajebisty. Ścieżek ile. Co tam było? Próg zwalniający? Tutaj oni ładują właśnie na tych motocyklach, tutejsi. O kurde, weź tam wyjedź stamtąd. Wesoło. Pięknie, jutro mnie czeka takich dróżek 280 km i tutaj tędy będę właśnie jechał. Tu się zaczyna moja trasa, piona bracia. Tędy właśnie będę jechał, więc nagram wam też ten widoczek jutro. Bardziej szczegółowo sobie poglądacie. A dzisiaj trochę bardziej turystycznie z Martuś. To w zasadzie Martuś tak jakbyś ze mną kawałeczek jechała, zobacz. I cyk, i lewy, i prawo. Oni tu ładują grubo na motorsach. Słychać tylko jak tam 1, 2, 3, 8. Jest, jest. Ja pojechałem teraz przez osiedle, ale można jechać taką główną drogą, tą drogą. To właśnie dla takiej drogi, dla tych widoków jedzie się 1600 km z domu, żeby się pocieszyć takimi widoczkami. I sama droga jest przyjemnością, sama jazda jest przyjemnością, a nie cel. Ale cel jest też bardzo ważny. Ostatnio pojechałem bez celu, to tak średnio mi się podobało, bo no bez celu jakoś tak, samemu jeszcze, no kurde, jakoś tak słabo, ale pięknie. No dobra, ale to wam pokażę jutro, może pokażę wam dalej. Od Lago zaczniemy, a później tutaj nie będę nagrywać, także to sobie pooglądacie. No, ale ciepło jest w zasadzie, w tej kurtce nie mam tej,
nie mam w zasadzie tej, jak to się nazywa, membrany, no, została w domu, ale te, tak chłodno? Mówię nie. Ja wszystkich nie, o patrz, zobacz, kaskada jaka, wody nie ma, no zabrali już, kurde, we wrześniu to jest zawsze susza w Alpach taka. Cały czas w ogóle jak ten, jak patrzę, to widzę w lusterkach tego kuferek. Mi się zdaje, że ktoś za mną jedzie. Tam jak się przyjrzę, no nie? Ale bajka. O. Ciekawe, to są Dolomity, nie? No tutaj chociaż nie wiem w zasadzie, bo tam te Dolomity, gdzie ja jadę, to jest daleko, 200 km stąd. Nie, nie całe 200, no 160. Pięknie to wygląda. Villa Corona. O, jest restauracja, ale nie czynna. Co zmienili? No. Patrz. Te włoskie miasteczka to są górskie, po prostu przezaje fajne. Naprawdę. Aż się po prostu człowiek tak cieszy. No i jutro jak będę jechał właśnie takimi miejscówkami, bo takie drogi wybrałem jak ta, to w planie jest jechać sobie spokojnie, porobić foteczki. Puścimy sobie dronika. A dzisiaj cieszymy się z Martuś widokami. Kurde, frak. Nie mogłem się doczekać już tego wyjazdu, naprawdę. Bo nie, no trzeba coś zrobić, trzeba jechać. To jakoś to musimy zrobić. Żeby to się udało, no. Nie no, góry to po prostu dla mnie motocyklowe tematy, to góry. I zwiedzanie. Z siedzenia motocykla. Chodzi o to, żeby nie zsiadać, tylko cieszyć się widokami. Mogę sobie podjechać, zrobić fotkę, jakąś króciutką nagryweczkę i w zasadzie więcej mi nie trzeba. Nie muszę zaraz, nie wiem. Nie bardzo chce mi się zsiadać, żeby chodzić i zwiedzać jakieś zamki czy jakieś takie rzeczy. O, dla mnie kwintesencją motocyklowej turystyki. Ole, wlepek. Paso del Balino. No proszę. No to tak przypadkiem całkiem. Jutro będę robił chyba ze 3 paso, a w drugi dzień 5 i na powrocie chyba z 4. Jak się da. I teraz z góreczki sobie zjeżdżamy. Pięknie to wygląda po prostu. Przezajebiście. Ja nie bym puścił te samochody, żeby sobie jechały. Masz, Martuś, moją rękawiczkę. Teraz nic nie nagram, bo kurde, nie ma co nagrywać. Kurde, tych samochodów z tyłu zablokowałem trochę. Niech podziwiają widoczki. Piękna sprawa. Uhu. Ale pięknie to wygląda, ta góra tam z tyłu to jest bajeczna. No ale dróżka. To należałoby sobie jakąś fotkę strzelić, czy coś.
jedźcie, jedźcie. Kurna, tylu was. Kukurydza mi zasłania wszystko. No, wracaj do map. Koni nie ma, no jak, tam są. W ciapki. Ale piękne te góry, zobacz. Ale śmierdzi zwierzakami. Myślę, że mają te konie chyba gdzieś tam. Jaka temperatura? 20 stopni. Ale już wiem, jak mam się ubrać na jutro. Czyli tak jak teraz, wcale nie muszę się ciepło ubierać. To i tak jest... Tak jest wystarczające. No, kurde, kozak. Fiawe, teraz czekajcie, gdzie ja mam jechać. Bo w sumie nie mamy planu za specjalnego, ale chyba jeszcze dalej jedziemy tą drogą. Może nie? Ponte Arte. No, po to się przyjechało. No zobacz, tam ścieżka jakaś jest chyba do spacerowa. No, jedźcie, jedźcie. Agricola Restaurante. Ale pięknie, kurde, normalnie człowiek jak tak dawno nie był, bo oczywiście na trzeci dzień już jak będą takie widoki, to nawet nie będzie się na nie zwracać uwagi, ale teraz jeszcze się zwraca. Muszę zjechać tutaj, żeby zobaczyć nawigację, bo pojedziemy gdzieś w ogóle daleko. A nie musimy, albo nie powinniśmy.